Gorąca dyskusja w Sejmiku Województwa Śląskiego. Radni głosowali dzisiaj w sprawie stanowiska Sejmiku, które wyraża sprzeciw wobec łamania konstytucji i nieprzestrzegania zasad demokracji. Dyskusję obserwował Paweł Jędrusik. Dyskusja w Sejmiku Województwa Śląskiego trwała kilka godzin. Radni Prawa i Sprawiedliwości zarzucali Platformie Obywatelskiej podwójne standardy i przypominali wydarzenia sprzed lat. Dzisiaj życie przerosło kabaret. Uchwała jest przedstawiona w momencie, kiedy służby specjalne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratura wchodziła do redakcji wprost. Jasno i klarownie artykułowała to pani redaktor Oleni, która jest wyrocznią Platformy Obywatelskiej, że to było łamanie konstytucji i standardy niedemokratyczne. Ale to nie jedyne argumenty, które sejmikowa obecnie opozycja przedstawiała. Jawnym łamaniem demokracji jest, żeby dyskusję przynależną do Sejmu, Senatu czy ewentualnie do kręgów związanych z panem prezydentem przenosić i wykorzystywać mównicę Sejmiku do tych spraw. Większość w Sejmiku przekonywała jednak, że z powodu działań Prawa i Sprawiedliwości samorządy nie mogą korzystać choćby ze środków z Krajowego Planu Odbudowy. Krytykowała też tak zwaną ustawę Lex Tusk. No stek bzdur po prostu napisany pod potrzeby wyborów, a sam fakt, że ta komisja nie powstała, no chyba jednak świadczy o tym, że jednak Prawo i Sprawiedliwość się zorientowało, że ta ustawa jest po prostu kompletnym gniotem. Wśród punktów, nad którymi pochylili się dzisiaj radni, był także taki, który sprzeciwiał się wykorzystywaniu postaci papieża Jana Pawła II do celów politycznych.